Jest 21, dacie wiarę. My właśnie zaczynamy z Larcią vloga kręcić. Ale dacie wiarę, że jest 21, no za 3 może. I jest tak pięknie jasno. Larciu, pokaż dzióbek. Pokaż, dopóki jeszcze cię widać. Jeszcze cię widać, kochanie. I wyobraźcie sobie, że nie wiem, czy wczoraj o 21 też było tak jasno, bo myśmy wczoraj na wieczorny spacer wyszły troszkę później niż dziś, jakieś pół godziny później. I Lara zobaczyła coś w krzaczorach i potrzebuje asysty, ponieważ się wystraszyła. Podejrzewam, że jakieś choinki. Ale no cóż, to jest jeszcze mały piesek i potrafi wystraszyć się kosza na śmieci jeszcze. Albo wielkim wrogiem jest wózek z dzieckiem, szczególnie głęboki, no to jest wielki wróg. No cześć, dzień dobry. Widzieliśmy się wczoraj ostatnio na nocnym spacerze, wieczornym, przepraszam, bo jeszcze nie było ciemno, to wieczornym, z Larą. A dzisiaj jest już kolejny dzień i robię paznokcie. I powiem Wam, że daję ostatnią szansę tym produktom. A mam na myśli te lakiery, które mają trzy kroki w jednym, czyli bazę, lakier i top, a konkretnie są to Neonail Simple. Ja w tej chwili sobie, zobaczcie, zrobiłam na razie jedną rękę. Kolor jest przepiękny i w ogóle paznokcie po zrobieniu też są przepiękne. To znaczy nie chodzi mi o to, że ja je przepięknie zrobiłam, tylko po prostu ten lakier bardzo pięknie wygląda na paznokciach. Nikt się tutaj nie smuguje, nic, absolutnie wszystko jest super, więc możecie zapytać, więc o co chodzi? Więc o co chodzi? Dlaczego ostatnia szansa? Ano dlatego, że te lakiery u mnie po 2 dniach, maksymalnie po 3, po prostu odłażą płatami. Zobaczcie, no to już widzieliście ten kolor, a tu mam drugi. I to miał być początek takiej serii. Miałam sobie nakupować ich w zeszłe lato właśnie, takich cukierkowych, letnich kolorach. No wiecie, na lato. Bo mówię, trzeba sobie życie koloryzować. Ten drugi, on tak tutaj dziko wygląda, ale on na paznokciach ładnie wygląda. To jest kolor, który taki brudny tu się wydaje. No i on taki brudny jest, ale on ładnie wygląda na paznokciach. To jest kolor cool. Ten różowy to był kolor sweet. Nie wiem, który z nich jest gorszy. Chyba ten się różowy właśnie lepiej utrzymywał o jeden dzień, może dłużej. A ten, zresztą nie będę tutaj już przekłamywać, bo nie pamiętam, który był lepiej. W każdym razie mówię 2-3 dni i to jest maks. Miałam jeszcze takie te 3 w jednym, czy tam 5 w jednym z biedry, ale tamte to już w ogóle była tragedia. Nie dość, że się krótko trzymały, to jeszcze strasznie się smugowały, coś okropnego. Nie mam tego, myślałam, że mam jeszcze ten z biedronki, ale nie mam, wyrzuciłam rzeczywiście, bo się nie nadawały do niczego. Więc ostatnią szansę daję tym lakierom i jeśli dobrze już się zmatowiłam paznokcie, dobrze odtłuściłam, jeżeli mówię wtedy może czegoś nie dopilnowałam, ale teraz dopilnowałam na maksa wszystkiego, więc jeżeli teraz, kurczę, jak słońce świeci, mam zasłonięte zasłonki, a jest taka pół centymetrowa przerwa i akurat prosto mi w twarz. Więc jeżeli tym razem będzie to samo, to je po prostu wyrzucę, bo to szkoda zdrowia. Szkoda czasu po prostu, szkoda i tyle. Tu trochę lepiej jest, słońce sobie poszło na drugą stronę. No i zobaczcie, czy nie byłoby cudownie, nie byłoby cudownie i prosto, gdyby to działało. Ale no wiecie, tak jak mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc... Wiem, że dziewczyny malują tymi lakierami paznokcie i twierdzą, że wystarczają im nawet na 2 tygodnie. Ja nie wiem, czy ja coś robię nie tak. Kurczę, jeżeli używacie tych lakierów i jeżeli one Wam, ale mówię tych konkretnie, tych z Neonail, jeżeli coś robicie inaczej, czyli coś poza odtłuszczeniem płytki paznokcia, zmatowieniem jej i pomalowaniem, no to powiedzcie, ja już nawet próbowałam to na normalną bazę kłaść, wiecie? Na normalną bazę i to też normalnie od...
Beznadziejny był, po prostu beznadziejny. Więc daję im ostatnią szansę. Zmatowiłam jak mogłam, spolerowałam jak mogłam. Trochę mi się tu podlało, bo on jest bardzo gęsty, ten lakier, w przeciwieństwie do takich normalnych. Znaczy, podlało mi się w tym sensie, że takie w pewnych miejscach nierówne warstwy są, bo nie da się tego nałożyć taką całkiem cienką warstwą. Albo ja mam zużyte te lakiery. Ja je kupowałam na Allegro. Być może one już miały jakiś krótki termin ważności. Może coś tam się z nimi chemicznie już zadziało, że one już nie mają tych właściwości. No nie wiem, w każdym bądź razie, jeżeli używałyście, to dajcie znać. Mnie został z tego kebaba kurczak, bo gaba dzisiaj to je, wiecie, co jej w rękę wpadnie, to je, bo nie chce jej się jeść. Gardło ją boli jeszcze i w ogóle z nosa i leci. Ale jest już dużo lepiej, więc ona się na obiad nie pisze, je tam, wiecie, takie mokre różne rzeczy, jak to taki człowiek, co go wszystko boli. Nie chce, mówi jej się, nawet jej się nie chce gryźć, więc wciąga klejki ryżowe. No niech wciąga klejki ryżowe. W każdym razie ja pokroję sobie tego kurczaczka i mam świeżą dostawę konjaka, resztkę mascarpone. Ja nie jestem wymagający człowiek. Zamerdam, doprawię i będzie na pewno pyszne. Także jak pokroję, zamerdam i zrobię, to Wam pokażę, co wyszło. No i co by na to? Nic się nie zmarnowało. Zużyłam nawet ten drobniutki kawałek ogórka i pomidora, który był. A ten sosik to jest sos... po prostu z serka mascarpone, który został tutaj na gorąco się rozpuścił. Dodałam tutaj troszkę soku z cytryny, żeby podkręcić ten smak tego sosu serowego, bo wiecie, mascarpone ma bardzo delikatny smak, właściwie to taki maślany, ciężko powiedzieć, jakiś śmietanowy bardziej może niż maślany, więc żeby go bardziej podkręcić, to pieprz, sok z cytryny i nie byłabym sobą, gdybym to nie zarzuciła liśćmi. No może tak nie podają w restauracjach, ale mnie tak smakuje. Ja lubię sobie zagryzać takimi świeżymi listkami, które niczym nie są ubrudzone żadnym sosem, więc mnie to pasuje. A wiecie, jak kogoś nie, komuś nie pasuje, to muszę sobie zrobić sałatkę obok. Zresztą to chodzi o to, żeby resztki wykorzystać, a nie, nie. Ja tak mam. Mnie smakuje. Idę jeść, życzcie mi smacznego. Jak Wy coś jecie, to ja Wam też życzę wszystkiego smacznego. W tle słychać wirującą pralkę, musicie mi wybaczyć. Tak już po prostu jest. Powiedzcie mi, używacie? Czy jesteście fankami rollerów? Bo ja od dłuższego czasu tak się, wiecie, zbierałam w sobie, aż w końcu kupiłam. I pewnie zbierałabym się dłużej, gdyby nie to, że dzisiaj podczas wizyty w Biedrze znalazłam taki zestaw z Niuki. Jadeitowy roller z kamieniem guasza. No i po prostu padłam, ponieważ wiecie, ja ten zestaw widziałam jakieś miesiąc, dwa miesiące temu, mniej więcej w Biedrze. I wtedy głupia go nie wzięłam, bo mi było szkoda pieniędzy, bo kosztował 14,99. Tylko nie pamiętam, czy wtedy był sam roller, czy kamień guasza też był w tym zestawie, ale podejrzewam, że tu się nic nie zmieniło i on wyglądał tak samo, tylko ja się wtedy zawahałam. Nie umiem powiedzieć, czemu ja się zawahałam za 14,99, no to ja nie umiem sobie na to pytanie odpowiedzieć, ale się zawahałam. I potem nigdzie go już nie mogłam znaleźć i dzisiaj wchodzę i jest. Tylko że nie po 14,99, tylko po 24,99, przy czym to i tak jest świetna cena, bo same te rolery w zestawach, czy nawet bez zestawów, tylko same kosztują około 50 zł. Oczywiście są tańsze też również, natomiast trzeba je gdzieś tam znaleźć w internecie, co oczywiście nie jest żadnym problemem, ale bądźmy szczerzy, to wpadło mi dzisiaj w ręce, a jeśli wpadło w ręce, no to mówię nie. Drugi raz już sobie nie odpuszczę i tak namiętnie szukam czegoś, czym by to otworzyć, bo oczywiście zapomniałam. Czy ja to dam radę pazurem? Nie mam tu nic, nie mam tu nic, a może dam radę? No nie przygotowałam się. Nie chcę ci wiedzieć, czym otwieram. Skutek jest ważny, udało się. Zobaczcie w ogóle, jak to ładnie jest podane.
Na złotej tacy wręcz, powiedziałabym. I nie ukrywam, że kusi, bo gdyby to było tak, wiecie, wrzucone w jakiś woreczek foliowy, to już nie byłoby takie atrakcyjne. A podane na takiej złotej tacy, to już jest atrakcyjne. Przynajmniej wizualnie jest atrakcyjne. Dobra, wyciągamy. Nie wiem, jak to jest bardzo delikatne i czy jak to upuszczę, to to popęka, ale wolałabym się nie przekonać. Słuchajcie, no trochę się to klejem upaprało, którym było przytwierdzone do pudełeczka. Trudno, żeby się nie upaprało. Dobrze, ale to ja to sobie za chwilę bez Was wyczyszczę, ale chciałabym tylko powiedzieć, że jest to niezwykle miłe, do tego ja to sobie zaraz umyję, ale na razie Wam pokazuję. Jeżeli macie te... O, proszę się nie kiwać. Jeżeli macie te rolery z Biedronki, to dajcie znać, czy się sprawdzają, czy używacie. To słuchajcie, no. Wielce przyjemne. Tu jest, podejrzewam, pod oczko. To fajnie byłoby trzymać... Nie tak. O. Mam lustro, to będę patrzyła w lustro. Dobrze. No wygląda to tak, jak to wygląda. Wygląda całkiem zacnie. Nie wydaje się, żeby tutaj miało się coś rozpaść. Wygląda... O, patrzcie. Wydaje się, że się miałoby nie rozpaść. Właśnie się rozpadło. Ale to jest na zasadzie teleskopu, więc to jedno w drugie wchodzi. Po prostu wypadło. A teraz jest ok. Także spokojnie. Naprawiliśmy. Dobra, poczytamy później. Na razie ja to sobie wyczyszczę, zdezynfekuję, umyję sobie buzię i będziemy się rolować. Mamy kamień jeden i drugi czyściutki, wyszarowany, cieplutki, bo pod gorącą wodą. I czytamy. Jadeitowy roller z kamieniem guasza. Jadeitowy roller do masażu twarzy w zestawie z kamieniem guasza w eleganckim opakowaniu. No to akurat widać. Jadeit to w 100% naturalny kamień, nazywany w Azji kamieniem młodości, który od stuleci stosowany jest przez kobiety jako element zabiegów kosmetycznych. Przeprowadzaj zabiegi tym drogocennym kamieniem i stwórz swoje własne domowe spa. Jak stosować? Masaż rollerem wykonuj na oczyszczonej skórze twarzy i szyi. Nie przyciskaj wałka zbyt mocno do skóry. Zacznij od masażu szyi, a następnie kieruj się ku górnym partiom twarzy. Przesuwaj masażer jak na załączonym obrazku. Pamiętaj, żeby większym wałkiem rollera masować czoło, policzki i linię żuchwy, a mniejszym okolice oczu i nosa. Umieścić w lodówce. A ja rozgrzałam. No ale dzisiaj będziemy, że tak powiem, umieszczać w gorącej wodzie, a nie w lodówce. Zawsze słyszałam, słuchajcie, nie wiem, czy to jest prawda, ale ja zawsze słyszałam, że najlepiej nie na sucho, tylko na coś. I żeby generalnie użyć jakiegoś serum, no bo żeby to serum przy okazji tłaczać do środka. Więc ja tu mam dzisiaj to serum z Fluff, które mi jakoś w ogóle nie idzie. Znaczy nie to, że jest niedobre, tylko po prostu nie idzie. Jakoś tak nigdy... Najpierw albo witamina C rano, wieczorem... retinol i tak nigdy nie mam czasu na to. Więc biorę dzisiaj to serum. Oj kurczę, to tak się głupio... A tu jest akurat nieudana ta pipeta zupełnie. Ona nie bierze niczego praktycznie do środka, tylko tak się oblepia to tą pipetkę. Ale no dobra, zobaczymy, nie? Dajemy sobie serum na twarz. O kurde, na szyję, przepraszam, się nie przygotowałam. Nie wiedziałam, że tak ładnie mi poleci na szyję. No ale cóż, dobra. Troszkę umyję rękę z tego produktu. I dobra. I masujemy. Ale tak właśnie teraz myślę, że przepis dali tylko na roller, na guasza nie. Trzeba poczytać. I co? Tak? Powinnyśmy tu jeszcze sobie włączyć muzykę z dzwonków, żeby tak się dokładnie odstresować w tym czasie. Nawet pralka skończyła. Nic nam już muzyki nie daje. O, i że niby tak w górę, tak? Oni tak tu pisali według tego, co było na zdjęciu, w tę stronę.
I nie dociskać. No dobra, to nie dociskam. Może nam tu jakaś świetna linia żuchwy dojdzie, wyjdzie. Dobrze. To ja teraz się nastawiam na relaks. I widzimy się za chwilę. To jest całkiem prosta sprawa. Postępujecie tak, jak napisali tutaj, narysowali na obrazku. To bardzo ładnie sunie. Nie robi żadnych problemów podczas, wiecie, rolowania. Naprawdę, to jest niesamowicie przyjemne uczucie. Natomiast guasza, no o tym kamieniu to ja muszę więcej poczytać. Bo o ile tutaj, słuchajcie, pięknie wchodzi tutaj w linię żuchwy. Ta linia żuchwy wchodzi w tą dziurkę tutaj tak i to tak, no jest, wydaje się, że to jest odpowiednie miejsce. O tyle dalej, no to chyba w tę stronę, nie? Jakoś trzeba ten kamień trzymać, ale ja to zgłębię. Zgłębię bardzo dokładnie temat. Tutaj to może nie, bo tutaj jest bardzo delikatne. Na pewno wiem, że guaszą robi się dużo bardziej intensywny masaż. To znaczy nie, że wiem, że to czytałam, tylko czuję, że to jest bardziej intensywne. Oj, jak ktoś ma problem z limfą, która się w jakimś miejscu, wiecie, zasadza na was i robi jakieś obrzęki, to na pewno świetnie masuje i przesuwa tą limfę. Fajne. Słuchajcie, kończę na dzisiaj. Będę starała się robić ten masaż codziennie wieczorem, bo rano to, wiecie, nie ma szans, żeby na takie coś znaleźć czas, więc postaram się zrobić taki masaż wieczorem i będę Wam sukcesywnie dawać znak, czy widzę jakiś efekt. Byłoby miło, prawda? Gdyby jakiś efekt był. Do zobaczenia następnym razem. A, i czy nie uważacie, że przyciągnęłam sobie zielone sprzęty? Trzeba wizualizować, powtarzam to nadal. Buziaczki. Pa, pa.